siedział stary człowiek sam w swym fotelu. Patrzył w okno tak jak patrzy się bez celu. I nie myślał już nic, nie miał dla kogo żyć. Nie, nie miał dla kogo żyć. Zresztą jaki to w ogóle żywot. A, ciągle stromo, ciągle krzywo. Ta, ciągle coś spada na barki. Chciał, lecz to nigdy nie wystarczy. Od małego tylko pole, ciężka orka. Chciał, ale bardziej bał się swego ojca. Wiem, inne czasy, jaka szkoła. Nie miał szans wyrwać się z tego grajdoła. Kiedy zmarła żona, krzyczał, że ją kocha. Pamięta, jak nienawidził wtedy Boga. Dzieci, znając ciężką rękę, poszły w Polskę. Był już dla nich tylko starcem, a nie ojcem. Raz na rok wpada tu siostra na grób matki, ojca, dom trochę posprzątać. Były nawet plany zabrać go do miasta, ale przez te lata jakby tutaj wrastał. Zawsze byli tu ze sobą bardzo blisko. Miłość, więzy krwi, nie tylko nazwisko. Jednak przeszłość często niszczy przyszłość. I tu niestety tak było. Tylko raz pojechała z nim do miasta. Ale wtedy już wiedziała. I pytała, po co mam tam w ogóle wracać. Po co mnie tam czeka, oprócz garba. Nie popatrzył nawet w oczy swojej siostry. Zdawał jej się zimny, zły i wyniosły. Ruszył nagle, szybko w stronę dworca. A ona zamarła i stała tam bez grosza. Po 13 latach na pogrzebie ojca. Chciała mu wybaczyć, ale wciąż nie mogła. Tylko ona wie, przez co tutaj przeszła. Od głodu ulicy wolała mury więzienia. Los figlarny, jak to bywa, dał jej wiele. Dom, majątek, męża i kochane dziecię. By po 5 latach zabrać całe szczęście. Znowu miała tylko brata i nikogo więcej.